No cześć, witam wszystkich ponownie w LEGO Saga Skywalkerów. Mamy tutaj przebudzenie mocy i po pierwszym etapie, najwyższym początku, nadchodzi kolejny, nisko latający złom. To jest etap latający na bank, tutaj będziemy latać, nie wiem dlaczego złomem, no pewnie złomem, bo to stary Sokół Millennium. Rej dopadła. Leć nisko, tak nas trudno namierzyć. Będzie nas trudno namierzyć, jak polecimy nisko, ale my potrzebujemy wyzwania. Mamy trudniej bez drugiego pilota. Uniknij namierzającego cię pocisku albo rakiety wroga. To wystarczyło pewnie zrobić manewr uciekający. Tutaj mamy zgub lub pokonaj wroga, przelatując przez szczątki na cmentarzysku statków. Okej. I tutaj mamy pokonaj 3 myśliwce TIE w 5 sekund. Nisko, okej. Dobra. Zaczyna mi to nieźle iść! Dobrze strzela! No tak, to było dosyć proste wyzwanie, szczególnie na początku, gdzie zaraz jest ich sporo i wystarczy strzelać dookoła siebie i już można przepraszam! Myślę! Jak na złom! Trzeba zniszczyć. Tutaj. Żeby mieć mini zestaw. Czwarty. Tu w tych zestawach, w tych etapach latających jest dosyć łatwo zbierać wszystkie znajdźki. Bo tu nie ma możliwości chodzenia i zasadniczo wszystko powinienem zebrać przy pierwszym podejściu. O, tu co? No, tak jak ten na przykład. On tu zawsze był, więc... Oj, zaliczył mi wyzwanie też. Więc to w ogóle jest dziwna rzecz. Bo nie wiem, co zrobiłem, że mi zaliczyło wyzwanie. Ale... zaliczyło. Więc... no tak. Niskie loty. Aha. Bo przeleciałem, zgubiłem wroga, przelatując przez szczątki, czyli zbierając ten mini zestaw, spowodowałem, że o, na przykład wystarczyło przelecieć tędy, zgubić wroga, przelatując tutaj przez szczątki, czyli to albo wystarczyło przelecieć przez jedne z tych, no nie, to nie, bo to jest zamknięte, chyba żebyśmy sobie to jakoś otworzyli. Ale tam jest pewnie, o. Przez to można przelecieć. Albo... przez to... i zaliczyć to wyzwanie, o. Tędy można przelecieć, albo tędy. Przelatując przez szczątki. Wszędzie, gdzie są takie, o. Albo tędy. A że tam był mini zestaw, przeleciałem tam i udało mi się zaliczyć ostatnie wyzwanie. Bo nawet nie muszę nadal grać w grę, bo mam wszystko tutaj zrobione, więc to jest... Myślałem, że jeden z etap w powrocie Jedi był najszybszy, ale nie wiem, ile spędziłem w tym etapie. 3-4 minuty. No fakt, że na początku grając w poziom fabularny zebrałem już sporo. Ale tak jak mówię, w tych etapach latających jest to dużo łatwiejsze,
Bo to nie ma znaczenia, czy jesteśmy w grze fabularnej, czy we free playu, czyli w grze swobodnej. Tu powinniśmy bez problemu wszystko zdobyć. I jeszcze w tych starszych grach LEGO bywało tak, że w tych etapach latających można było na przykład zmienić sobie pojazd i wtedy się zbierało dodatkowe mini zestawy. A tutaj tak nie ma. Tutaj jeśli jest etap latający, to mamy taki pojazd, jaki jest w oryginalnym w etapie fabularnym, jeśli to ma sens. Także parę minut wystarczyło, aby nisko latający złom został zaliczony na 100%. Także tyle, jeśli chodzi o drugi mini etap w przebudzeniu mocy. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, hej!